razem udaliśmy się pod czeską granicę do miejscowości Krzanowice, by spotkać się z rodziną Kretek. Pokażemy Wam gospodarstwo rodziny Kretek, zwłaszcza ich imponującą oborę. Panie Krystianie, od dziecka jest Pan związany z pracą na roli? Tak, oczywiście, to jest rodzinne gospodarstwo. Ja jestem, nie wiem, którym pokoleniem tutaj na naszych terenach, że prowadzimy gospodarstwo. Przejąłem je po rodzicach wraz z żoną. Rodzice mieli 40 krów. Myśmy stopniowo to zwiększali. W 2006 myśmy przejęli to gospodarstwo. Robiliśmy od razu przeróbkę obory z uwięziówki na oborę wolnostanowiskową. No ale było to w starych budynkach, stare sufity. Jakieś tak jak trzeba było się dostosować do tego, co było. Wiadomo było od razu, że jest to czasowe. No ale ta czasowa sytuacja trwała około 15 lat. Bo 15 latśmy doili na hali udojowej. Swing over i w tym czasieśmy cały czas, ale dążyli do tego, żeby wybudować nowy obiekt tutaj za wsią, bo moje gospodarstwo rodzinne było w centrum jakby miasteczka naszego. No a zawsześmy marzyli, żeby wybudować tutaj przy domu, gdzie kupiliśmy w 2000 roku gospodarstwo. No, gospodarstwem to słabo było nazwać, bo był tylko dom i jakieś małe tam zabudowania, mała stodoła. A wszystko, co powstało na naszym gospodarstwie, to już potem od tego 2000 roku stopniowo zaczynało powstawać do zeszłorocznego powstania tej nowej obory, w której teraz się znajdujemy. Ile osób pracuje w gospodarstwie? Jak przedstawia się podział obowiązków? U nas ogólnie mamy zatrudnionego jednego pracownika, a normalnie pracujemy tylko my jako rodzina, czyli ja, żona, młody jako syn, następca przyszły, myślę, też już nam pomaga, bo ma 15 lat, także jest na szkole rolniczej, także bardzo duży wkład już robi w gospodarstwo. No ojciec jeszcze tam w ramach luzu, gdzieś tam jakieś orki, coś tam takie, co lubi, to zawsze mu daje też tam popracować na tych polach. Także raczej nas tylko 3,5-4 osoby, powiedzmy, tam gdzieś pracujemy w sezonie więcej. Panie Krystianie, dobrze się Panu współpracuje z żoną, bo żona jednak nie jest związana od dziecka z pracą na roli. Oj, żona nie jest związana z pracą na roli od dziecka, ale co się nie robi dla miłości. Także miłość jest ślepa i polubiła to. Dzisiaj myślę, że jest zadowolona i chyba by tego nie zamieniła na inny styl życia. Jesteśmy w królestwie pani Urszuli. Pani Urszulo, jakie zadania pani wypełnia tu, w tym miejscu? Do moich zadań w gospodarstwie należy cała papierologia, od zgłaszania cieląt do agencji, poprzez wypełniania wniosków obszarowych, jak również dbanie o cały rozród i prowadzenie całej dokumentacji. W tym komputerze ma Pani podgląd na całe stado? Oczywiście, w tym komputerze jest szereg różnych wiadomości, z których codziennie korzystam. Jest tam zdrowotność krów, jest tam żywienie i oczywiście tam jest jeszcze rozród. Ale oprócz tego są duże okna i mimo wszystko w myśl zasady pańskie oko konia tuczy. Tutaj pani jednak cały czas sprawdza, co się dzieje. Dokładnie. To było zawsze moje marzenie, o takim czymś marzyłam. Mąż się dobrze odniósł do tego, że pozwolił mi zaprojektować i wykonać takie biuro. I tu naprawdę to jest tak pomocne. Tu nie tylko człowiek patrzy w komputery, co się dzieje w systemie, ale tam widać naocznie, czy któraś maruje, czy tam ma problemy z nogami, czy w ogóle ogólnie. A jest przyjemnie siedzieć i oglądać sobie i relaksować się widokiem tych krów. Tym bardziej, że te krowy są bardzo spokojne. No, bardzo. Jest to też zasługa tego, że po prostu nie gonimy krów do dojenia, nie gonimy ich do jedzenia, do niczego. Tu wszystko one robią, co chcą. Mają czas doju, to bramka selekcyjna je kieruje do doju. Mają czas do legowiska, no to idą się położyć. Także naszej interwencji tutaj nie ma takiej, żebyśmy je gonili, one przez to one są spokojne. Ale oprócz tego do Pani zadań należy również obsługa Milk Taxi. Tak, moim zadaniem to jest też karmienie cieląt.
Codziennie rano, wieczorem wszystkie cielęta są karmione mlekiem sztucznym za pomocą Milk Taxi, no ale niedługo się to zmieni, bo w najbliższym do miesiąca już będzie stacja odpajania cieląt, także już to będziemy bardziej automatyzować, żeby jak najmniej ograniczyć pracę rąk ludzkich. Jakie wydajności osiągają Państwo? Aktualnie osiągamy wydajności dienne w granicach 36-37 kg mleka. Jest to o wiele więcej niż w starym systemie udoju na hali udojowej. Jest to podyktowane tym, że krowy są dojone średnio 3 razy na dobę. Ile daje rekordzistka? Rekordzistkę mieliśmy, która dała 83 kg mleka dziennie. Ale była dojona 5 razy, także to też... Też jest i to też wpływa na zdrowotność stada. Poprawiła się nam ogromnie zdrowotność stada, bo po prostu jest dój ćwiartkowy i robot traktuje każdą ćwiartkę indywidualnie, że jeżeli w którejś ćwiartce jest wydojone, po prostu ściąga dany strzyk, nie doi całej krowy. A na hali udojowej to było nieosiągalne, no bo trzeba było czekać, aż ostatni strzyk się wydoi i wtedy cały aparat udojowy był ściągany. Parametry mleka również się poprawiły z racji tego, że te krowy trafiły do nowej obory. Tak, parametry bardzo wzrosły. Wzrosła ilość i parametry. Jest to też dzięki temu, że jest indywidualne karmienie paszą, jest energetyczna pasza, jest pasza podstawowa i gliceryny jeszcze dajemy krowom. Te świeżo po wycieleniu dostają energię i po prostu nie mają deficytu energii. Mówimy o parametrach, a konkretnie jakie te parametry są? Aktualnie mamy koło granicach 4% tłuszcz i 3,50 białko. Ile hektarów liczy gospodarstwo? Gospodarstwo nasze liczy około 80 hektarów własności plus dzierżawy. No dzisiaj gospodarujemy na gdzieś, nie wiem, 140 mniej więcej hektarach. Na naszym areale głównie uprawiamy kukurydzę pod kiszonki. Wszystko w sumie idzie pod produkcję zwierzęcą. No bo też lucerny, jakieś trawy, to wszystko na kiszonki. No plus pszenicę, którą też zużywamy w gospodarstwie. No bo jednak zakup paszy jest dość drogi, a własna pasza jest jednak lepsza. Także staramy się wszystko przetwarzać przez krowy. Jakie klasy ziemie dominują w gospodarstwie? No u nas klasa ziemi jest bardzo dobra, bo jedynka do trójki. Czwórek jest bardzo mało u nas. U nas są pszenno-buraczane tak zwane ziemie, także mamy bardzo dobrą ziemię. No plony też mamy odpowiednie do tego, no wymaga to nakładu pracy, no ale plon jest satysfakcjonujący, także bardzo dobrze się nam gospodaruje i umiemy utrzymać teoretycznie z bardzo małego areału, możemy utrzymać bardzo dużo krów, no bo ta wydajność kukurydzę i wszystko to ma tam kukurydza na kiszonkę około 4 metrów, musimy teraz ograniczać jej. Wysoko tniemy, żeby mniejsza masa była o większym stężeniu energii, no żeby jednak to było bardziej energetyczne. Niech chodzi nam o ilość, musi teraz już na jakość patrzyć się. Gleby pszenno-buraczane, buraków cukrowych jednak nie ma w gospodarstwie. Czym jest to uwarunkowane? Kilka lat nie siejemy buraków cukrowych, buraki cukrowe, to koncerny doprowadziły do tego, że te ceny były coraz niższe. Dlategośmy zrezygnowali. Lepiej nam jest postawić 5 krów zamiast 5 hektarów buraków i na to samo wyjdzie, nie mamy problemu, a jednak ta uprawa tego buraka jest czasochłonna, pochłania dużo środków, no a summa summarum na to koniec był finał taki, że było bardzo, bardzo słabo finansowo to wychodziło, tak żeśmy zrezygnowali. Jaka jest zdrowotność stada? Zdrowotność stada oczywiście w nowym obiekcie się poprawiła i to diametralnie, bo to było warunki w starej oborze, tutaj w nowej to jest nieporównywalne. Także zdrowotność się poprawiła. Ruszta mamy tu w systemie rusztowym. Uważam też, nie mają jakiegoś znacznego wpływu na to, na kulawizny, jakieś tam choroby racic, bo to jest związane tylko z tym, czy krowa jak jest żywiona, czy ma odpowiednie korekcje racic w odpowiednim czasie robione i dużo, dużo więcej jest tych czynników, które mają wpływ na kulawizny u krów. I czy ruszt ma takie znaczące, te gdzieś tam krytykują ruszty, ale myślę, że to jest optymalna według mnie posadzka, która nie stanowi problemu, łatwa w utrzymaniu czystości, w higienie, przez to krowy są spokojne, wygodnie chodzą. Myślę, że bardzo dobry wybór. Jaka jest średnia żywotność krów w stadzie? Średnia żywotność krów w stadzie mamy około 4 laktacji. Czyli myślę, że jest zadowalająca.
bo 4 laktacje, no to już jest koło tych 6-7 lat krowy mamy średnio u nas. Mamy takie, co po 10 cieląt mają też są i to, że mają po 12 lat, także nie stanowi to problemu. A myślę, że tutaj się zdrowotność jeszcze poprawi. Jaka rasa? No głównie HF-a utrzymujemy, mamy też jakieś mieszańce z Montbeliardem. No mamy również, zakupiłem, bo to marzenie żony było, żeby mieć Brown Swissa, czyli te nasze takie słynne alpejskie krówki. Chciałabym uzyskać nieco więcej informacji dotyczących tej obory, w którym roku ona powstała, ile czasu w ogóle zajęło wybudowanie tej obory, łącznie z załatwieniem wszelkiej dokumentacji. To w sumie dokumentacja trwała około 10 miesięcy. My też było przedłużone to myślę przez pandemię, bo to wtedy ta pierwsza fala pandemii była coś tam i wydłużyło nam to ten czas załatwiania tej dokumentacji, ale 10 miesięcy była sprawa zamknięta, a potem ruszyła budowa. No budowa była szybsza niż sama dokumentacja, bo budowęśmy robili 9 miesięcy. No była tu jedna firma, główny wykonawca, który ma wszystko, ma konstrukcję, pokrycie dachu, wszystkie betony, ma betoniarnię własną. Także firma tu była niezawodna i w 9 miesięcy zrealizowała budynek o wielkości 80 na 27 metrów szerokości. Praktycznie z wszystkimi betonami, posadzkami, kafelkami, tynkowaniem, oknami, no komplet, że po 9 miesiącach tutaj się krowy doiły. Jaki system wentylacyjny jest w tej oborze? System wentylacyjny, są dwie kurtyny, na zewnętrznych ścianach jest świetlik kalanicowy, stały, nie ma tam żadnych otwierań na świetliku, jest na stałe, cały czas otwarta ta sama szczelina z firmy Artien. Kurtyny również są Martiena, no i wentylatory, jak widać, takie duże wiatraki, jak to mówią na nie, 3 tylko, bo wystarczają, bo miało być takie malutkie mieszacze powietrza, a te malutkich to miało być około 16, a tutaj przy zastosowaniu tych mieszalników powietrza wystarczają 3 i robią super klimat, bo w zeszłym roku w lecieśmy się przekonali, że mleczność nie spadała, chociaż na zewnątrz temperatura była 35 stopni. A w środku było bardzo przyjemnie. Z tym, że jest dach izolowany 6-centymetrową izolacją. Klimat robi też oświetlenie, można się o tym przekonać, zwłaszcza wieczorową porą. Kto odpowiedzialny był za wykonanie tego oświetlenia? Znaczy się, oświetlenie jest standardowo z rynku. Mój brat pracuje w firmie, która się zajmuje instalacjami elektrycznymi. No i oni nam zrobili projekt tych świateł i są LED-owe światła i myślę, że spełniają bardzo dobrze swoje zadanie, bo są full LED, na pełnym LEDzie, nie tam gdzieś z Chin, bo to zazwyczaj jak ktoś tam jakieś tańsze kupuje, prosty ten jest sprawdzić, czy światło jest dobre, czy nie. Wystarczy nagrać komórką filmik. Jeżeli na komórce, na filmiku światła nie mrugają, to wtedy znaczy, że są dobre. A zwykły jakiś taki tańszy LED powoduje mruganie światła i podobno mruganie światła krowa widzi tych 60 klatek na sekundę, tak jak kamera, czyli jeżeli nie widać tego mrugania na komórce, to krowa też tego nie widzi, a krowa się bardzo boi, jak coś mruga, nie może mrugać światło, a podobno jak LED jest słabej jakości, to wtedy krowy się boją i są niespokojne, a u nas są krowy spokojne, także im oświetlenie nie przeszkadza. Chciałam się dowiedzieć, jak zagospodarowana jest gnojowica. Czyli gnojowica jest pod rusztem, nie mamy zbiornika zewnętrznego, jest wszystko w systemie rzeka. Przepływa to raz w tygodniu, jest mieszane, przepływa to w zbiorniku. No i wywożone tak jak zgodnie tam z przepisami do listopada i potem ruszamy na wiosnę. W tym roku jest pierwszy sezon, w którym będziemy cały rok korzystać z gnojowicy. No w mojej ocenie no, bardzo dobry system, nie ma wygarniaczy, nie ma żadnych lin dodatkowych, jakichś silników, cudów, jest tylko jedno mieszadło. Na jednej rzece jest jedno mieszadło. Miesza wywożę to beczką. Zakupiliśmy w zeszłym roku beczkę 18 tysięcy litrów, którą wywozimy, to nie trzeba ładowania, nie trzeba przepompowywania, jest tylko jeden zbiornik. Przejdźmy teraz do wyposażenia, bo to też bardzo ważny element funkcjonowania obory. A tu jest system dwóch robotów udojowych w ruchu tak zwanym kierowanym.
że bramka steruje, system steruje nam, kiedy krowa ma pozwolenie na dój, kiedy ma pozwolenie na legowiska, na grupę fresh, bo te najlepsze krowy, które mamy, chodzą do grupy fresh, gdzie mają dodatkową porcję wydawaną przez stacje paszowe. Ten ruch kierowany powoduje to, że nie musimy gdzieś kontrolować tego, ile krów jest do doju, że są spóźnione, one raczej się wyłapują, bo idzie krowa do jedzenia, idzie do i wracając z jedzenia do legowisk, wtedy ją przekierowuje bramka selekcyjna, czy mała ona iść do strefy doju. I doją wtedy dwa roboty udojowe firmy De Laval, które od roku u nas pracują i myślę, że z super efektem. Czy krowy miały problem z aklimatyzacją? Dzisiaj krowy w zeszłym roku, jakśmy je przeganiali ze starej obory do nowej, no to gdzieś nam to trwało 3 dni. Straszyli nas, że będzie to 2 tygodnie wycięte z życiorysu, ale u nas krowy 3 dniśmy przewozili grupami po 40 sztuk. Spokojnie to raczej pierwsześmy nauczyli, wiadomo, był stres, że zanim się nauczyły wchodzenia do nowej, nowa sytuacja, nowe dla nich wszystko. No ale dały rady, ten pierwszy dzień przeżyli, drugi dowieźliśmy nowe, trzeci resztę i po tych 3 dniach stwierdzili, nie, koniec, idziemy do domu spać i krowy niech się doją. No i wbrew pozorom się doiły, także bardzo szybko, z tym, że u nas krowy były przyzwyczajone do chodzenia, bo miały jednak halę udojową, także chodziły, były już, miały jakiś ruch tam wolny, także nie dziwiło ich to, że gdzieś tam chodzą. Gorzej jest, jeżeli w przypadku takim, kto ma gospodarstwo z krowami uwięziowymi i przechodzi wtedy na roboty, no to jest większy stres dla krów, no bo muszą się nauczyć nowych warunków. Potem myśmy dłużej się musieli przyzwyczaić do nowej sytuacji, że nie wstajemy o 5 rano, że nie chodzimy dziennie doić rano wieczór, że mamy jakieś tam, możemy te godziny lepiej wydysponować do innych rzeczy niż dojenie. No ale to bardzo szybko się, do dobrego się idzie szybko przyzwyczaić. Do legowisk też krowy bez problemu się przystosowały. Do legowisk myśmy mieli już część na legowiskach starej obory, bo tam było takie mieszane trochę, że było część legowisk, część głębokiej ściółki. Także krowy nie były za bardzo zdziwione tym. No a tu miały jeszcze wygodniejsze materace słomiano-wapienne, tutaj mamy zastosowane. Raz na 2 tygodnie je dościelamy nową słomą, tą sieczką ze słomy plus wapnem. I jak dościelamy, to trwa nam to, nie wiem, z 1,5 godzinki i to tych 160 legowisk jest zaścielonych. Do czochradła też bardzo chętnie chodzą, korzystają z niego? A to czochradło to jest ich ulubiony punkt programu, to nie mijają czochradła. Czochradła są bardzo, bardzo komfortowe dla nich, tak twierdzi De Laval. Muszę przyznać, że jednak mają rację, bo uwielbiają się czochrać. To daje im ten właśnie komfort i dobrostan, tak jak to mówią, że musi być dobrostan. Ewidentnie to widać, że spełnianie tych norm dobrostanu daje efekty, bo mleczność nam się poprawiła między starą oborą a tutaj. Dobrostan się poprawił, a liczba sztuk wzrosła z racji tego, że jednak nastąpiła ta przeprowadzka ze starej obory do nowej. No po pierwsze, no, zwiększyła się liczba krów, no, bo było tutaj jest 160 legowisk, gdzieś mamy w doju 140 krów średnio. To musiało być zwiększone ze względu na to, że 2 roboty jednak obsługują około 70 krów każdy. Także musiała być do tej ilości, żeśmy dążyli i już mamy po roku czasu, mamy pełen stan. Teraz zaczynamy robić segregację w tym, które krowy, te starsze krowy, które miały jakieś problemy ze starej obory, no to jednak teraz będą musieć powoli iść na tak zwany odstrzał, że tak powiem, a będziemy to pomału zasiedlać. Mamy na tyle jałowic, że będziemy zasiedlać nowymi, własnymi jałówkami. No i doprowadzić do tego, żeby jak najlepsze te krowy, jak najwydajniejsze zostawały. Co dba o porządek w tej oborze? Na ruszcie dba RS, czyli robot, który sprząta ruszt. Jest ten robot z funkcją zraszania wodą, co też robi super, super jakościowo. Ta posadzka jest bardzo dobrze posprzątana, nie jest śliska. Te wapno, które tam gdzieś jest to spłukane, wszystko jest czysty ruszt. Fajnie krowy się zachowują, mają czyste racie, mają suche racice. To jest podstawa, żeby noga krowy była sucha. To jest najważniejsze. Jeszcze jedno ważne urządzenie, robot do podgarniania.
paszy? No robot do podgarniania paszy, no to znowu nam poprawia oczywiście wydajność, no bo im krowa więcej je, tym lepiej, więcej mleka daje. A robot OptiDuo, który podgarnia paszę 10-krotnie na dobę, robi to 24 na dobę, nikt go nie musi pilnować. Poprawia to, bo krowy jednak widzą, on niby jedzie cicho, jest elektryczny, nie wydaje jakichś strasznych odgłosów, oddźwięków, a krowy jednak słyszą, że on jedzie i zwiększa to pobieranie paszy. Jaki paszowóz posiadają Państwo? A paszowóz zmieniliśmy dopiero w styczniu paszowóz, bo mieliśmy starego Sano, teraz mamy Scariboldi. No jestem zadowolony z niego, bo bardzo szybko miesza względem starego wozu, to wiadomo, że nieporównywalne, jeżeli jest nowa maszyna. No i mały ciągnik, przede wszystkim to do tego dążyłem, żeby mały ciągnik to obsługiwał i tutaj 80 koni obsługuje 17 metrów sześciennych paszowóz i radzi sobie bez problemu, bez jakiegoś zagrzewania, bardzo lekko ten paszowóz chodzi. Oprócz tego ciągnika, jakie inne ciągniki są w gospodarstwie, o jakiej mocy? Oczywiście głównie bazujemy na John Deere, stare jakieś 80-tki jeszcze też, Ursusy są, które tam obsługują ścielarkę i tam jakieś takie niewymagające za bardzo jakiejś siły rzeczy, a głównie bazujemy na John Deere 7530 i 6830, to są główne nasze ciągniki, dwa mamy, które wystarczają nam i ten malutki, który jest w paszowozie. Maszyny uprawowe do uprawy orkowej, bezorkowej, jakie są? Do uprawy bezorkowej mamy Lemkena Karata, też część staram się robić po rzepaku w systemie bezorkowym, siać pszenicę, tylko tym kultywatorem, tym Karatem Lemkena. No bardzo dobre efekty to daje, wymieszanie gleby jest, nie robi to jakiegoś ten... Wszystkie maszyny, te najpotrzebniejsze mamy oczywiście swoje. Korzystamy też z usług, bo sieczkarni to jest za mały areał na to, żeby posiadać własną sieczkarnię. Wspominał Pan o tym, że dzięki tej oborze i systemowi doju mają Państwo więcej czasu. Jak wykorzystują zatem Państwo wolny czas? No oczywiście, że po tośmy inwestowali w tak nowoczesną oborę, żeby mieć teraz więcej czasu dla rodziny i dla jakichś tam wyjazdów weekendowych, urlopowych, bo weekend to tam średnio staramy się gdzieś, może nie co miesiąc, ale co dwa miesiące na jakiś szybki weekend wyskoczyć. No a raz w roku co najmniej to trzeba z dziećmi na wakacje jechać. No. Kiedyś w gospodarstwie to było niemożliwe, dzisiaj jednak ta technika poszła do przodu, że nasz pracownik, wyjeżdżając my rodzinnie na wczasy, zostaje nasz pracownik sam. Na gospodarstwie mamy gdzieś dzisiaj na około 400 sztuk bydła i daje sobie chłopak sam radę. Bez jakiegoś obciążenia strasznego, że daje sobie radę z tym, jak zostanie sam. Jakie ciekawe miejsce udało się Państwu odwiedzić? Oj, ciekawych miejsc jest bardzo dużo, któreśmy już odwiedzili. Szybciej by było wymienić te, gdzieśmy nie byli. Jeszcze są w naszych marzeniach jakieś Stany albo coś tam, ale zobaczymy. Przyszłość pokaże.